Na ile byście wycenili piasek? A gdybyśmy pozbawili go elementów złota i platyny i pozostawili sam pył księżycowy? Na jednej z ostatnich aukcji szczypta pozaziemskiego proszku sprzedała się za $500 000. Jego widocznie szczątkowa wartość miała wiele wspólnego z historią ludzkości. To ta sama szczypta lepkiego księżycowego piasku, którą Neil Armstrong pobrał do badań podczas misji Apollo 11 w 1969 roku. Był to ogromny krok dla ludzkości oraz namacalny dowód lądowania na Księżycu. Coś, co zostało przywiezione z miejsca niedostępnego nikomu innemu. Sprzedaż jakichkolwiek obiektów księżycowych otworzyła wątek legalności posiadania, użytkowania oraz zbywania zasobów kosmicznych pochodzących z nikomu nieprzynależnych zakątków Układu Słonecznego. Obecnie cały świat przestrzega ustanowionego w 1967 roku Paktu o Przestrzeni Kosmicznej, który jest podwalinami dzisiejszego prawa kosmicznego. Jednak utworzony ponad dekadę temu dokument nie przewidział lukratywnej sprzedaży pozaziemskich zasobów. Choć pozbawia kogokolwiek tytułu prawa własności do wszelkiej ziemi niczyjej w przestrzeni kosmicznej, potencjalna wartość tych terytoriów jest bezcenna. Księżyc nie jest jedynie pierwszym krokiem ku przyszłej eksploracji kosmosu, dzięki której pewnego dnia na naszym satelicie pojawią się bazy kosmiczne i prawdopodobnie miasta. Aby to osiągnąć, niezbędna będzie konstrukcja fabryk oraz portów transportowych dla statków kosmicznych. Takie przedsięwzięcie będzie trochę kosztowało. Stacje wydobywcze zapewniają rozwój gospodarki potencjalnego księżycowego miasta. Powstanie odpowiednia infrastruktura oraz transport na satelitę i z powrotem. Wszystko to pochłonie znacznie większe fundusze niż pamiątka z pierwszego spaceru po Księżycu. Wobec tego, co poza pyłem księżycowym może mieć jakąś wartość? Na pewno zasoby obecne na srebrnym globie. Nie wiemy, w jakich ilościach występują, ale szacuje się, że w o wiele większych niż nam się do tej pory wydawało. Uczeni twierdzą, że nasz naturalny satelita jest bogaty w żelazo, nikiel i inne surowce, które przy okazji będzie można wykorzystać do konstrukcji księżycowego miasta. Podobnie do miast na Ziemi, które stanowią odzwierciedlenie występowania w okolicy poszczególnych surowców, księżycowe miasto będzie pod tym względem takie samo. Szare, ze ścianami wykonanymi z metalu, żelazowego pyłu i betonu składającego się z księżycowego piasku oraz oknami zrobionymi z dostępnych pokładów piasku. Księżyc jest również bogaty w krzem, ważny składnik produkcji paneli słonecznych. Wapń można wykorzystać jako zamiennik komórek solarnych opartych na krzemie. Poza tym znajdziemy tam również inne składniki, jak na przykład tlenek tytanu, żelazo czy aluminium. Z kolei śpiący od wielu lat ocean księżycowej magmy, znajdujący się pod jego powierzchnią, jest szczególnie bogaty w magnez. Występuje w dolnej części skorupy i ma wiele zastosowań. Najważniejszym z nich jest tworzenie stopów metali niezbędnych do podróży kosmicznych. Produkcja stali wymaga licznych źródeł węgla, który jest kluczowy do wznoszenia odpowiednich fabryk oraz konstrukcji tysięcy pojazdów kosmicznych. Z kolei do stworzenia wszelkich urządzeń elektrycznych wykorzystuje się niezliczone i rzadkie minerały ziemskie. Ich wartość stale wzrasta, z kolei produkcja wraz z postępem technologicznym tylko zyskuje na popularności, szczególnie w układach elektrycznych pojazdów oraz elektrowni wiatrowych. Choć Ziemia jest bogata w rzadkie minerały, nie znajdziemy ich w gęsto zaludnionych obszarach. Są rozproszone po całym świecie, przez co lokalizowanie ich oraz wydobywanie jest bardzo kosztowne, nie mówiąc już o tym, że roczne zapotrzebowanie na nie stale wzrasta. Znacznie bardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest znalezienie oraz wydobycie tych minerałów na Księżycu. Z czasem srebrny glob będzie można traktować jako alternatywne źródło surowców. Azot i węgiel są pierwiastkami niezbędnymi do kolonizacji oraz rolnictwa. Dzięki nim Księżyc nie tylko będzie nadawał się do zasiedlenia, ale zapewni również stały zapas żywności. Możemy je wydobywać z jego zewnętrznej skorupy, co z kolei daje zielone światło rolnictwu w zamkniętych biosferach. Wydobywanie metali będzie trudne, ale warte zachodu nie tylko ze względu na ich wartość, ale także ze względu na cenne produkty uboczne, jakie mogą powstać w trakcie ekstrakcji. Może to być tlen niezbędny do produkcji powietrza w mieście, czy wodór, z którego powstanie woda pitna. Cenne surowce będą pochodzić nie tylko z wnętrza Księżyca. Jego potencjał słoneczny jest tak ogromny, że umożliwi wykorzystanie światła słonecznego do produkcji prądu w księżycowym mieście.
Brak gęstej atmosfery oraz niezakłócone wzorce pogodowe oznaczają brak większych przeszkód w przeciwieństwie do warunków na Ziemi. Tak powstała energia wystarczy do zaspokojenia wszelkich potrzeb na Księżycu oraz, na krótszą metę, pomoże rozwiązać liczne problemy, jakie występują z prądem ziemskim. Z czasem wymogi wydobycia surowców oraz produkcji będą coraz większe. W miarę jak księżycowe miasto będzie się rozwijać, a ludzie zapuszczą się jeszcze głębiej w kosmos, zapotrzebowanie na energię tylko wzrośnie. Praca fabryk oraz produkcja na Księżycu będą tak rozległe, że powstanie potrzeba rezerwowych, alternatywnych źródeł. Dobrym tego przykładem jest na przykład zasilona atomem fuzja, ponieważ nie wytwarza groźnych produktów ubocznych. Będzie znacznie bezpieczniejsza niż technologie wykorzystujące uran. Jednak zasilanie tego typu fuzji będzie wymagało najcenniejszego z zasobów obecnych na Księżycu – helu-3. Występuje nie tylko na naszym satelicie, ale również na Ziemi, tyle że jego ilość jest bardzo ograniczona ze względu na silne pole magnetyczne. Dzięki niemu życie może rozwijać się na naszej planecie i, przy okazji, odbija wiatry słoneczne. To niestety utrudnia produkcję helu-3, ponieważ Księżyc nie ma pola magnetycznego, od miliardów lat pochłania wiatry słoneczne, tworząc przy tym nieskończone zasoby helu-3. Wiatry słoneczne wchłaniane są w wierzchnich warstwach utwardzonego minerału księżycowego, znanego jako regolit. Ponieważ występuje na całej powierzchni Księżyca, ekstrakcja helu-3 tylko zyskuje na wartości. Wydobywanie go wiąże się z jednoczesnym wydobyciem wszystkich innych wartościowych minerałów, czyli tak jakby pieczemy dwie księżycowe pieczenie na jednym księżycowym ogniu. Wartość helu-3 jest tak wielka, że wiele państw i prywatnych firm niemal bije się o pierwszeństwo rozpoczęcia działań wydobywczych na Księżycu. Mogą to być nawet biliony dolarów. Niektórzy uważają, że możliwości, jakie minerał ten daje ludziom, są ogromne. Nieskończone pokłady prądu pomogą utworzyć miliony miejsc pracy w księżycowym mieście. Energia ta zaspokoi również potrzeby ziemian. Zaledwie 25 ton minerału może zasilić Stany Zjednoczone na cały rok. Hel-3 ma również potencjał zasilić całą Ziemię na tysiące lat oraz wyprodukować prąd niezbędny do przyszłych lotów w kosmos. Umożliwi on konstrukcję portów kosmicznych na całej Ziemi, co zwiększy wydajność wylotów na orbitę. Stamtąd podróżni będą przesiadać się do statków lecących w inne zakamarki Układu Słonecznego. Dystanse podróży kosmicznych ulegną znacznej redukcji, zwiększając tym samym ilość lotów na Marsa. Wokół jego orbity powstaną kolejne porty pomagające w kolonizacji Czerwonej Planety. Na Marsie powstaną kolonie wydobywające obecne w jego powierzchni cenniejsze minerały. Będą one zasilane nieskończonymi zapasami prądu. Nowa epoka kolonizacji Układu Słonecznego wywoła efekt domina. Ludzie będą zamieszkiwać coraz dalsze zakątki, tworząc coraz bardziej zaawansowane technicznie generacje promów kosmicznych. W miarę jak Hel-3 będzie pomagał w postępie technologicznym, podróże będą stopniowo coraz wydajniejsze. Na księżycach Jowisza i Saturna powstaną posterunki wykorzystywane do najróżniejszych celów, od szukania potencjału do utrzymania życia na Europie i Enceladusie, do dalszego wydobywania cennych zasobów dostępnych w poszczególnych miejscach. Księżyc będzie dalej dostarczał energię niezbędną do terraformacji nowych światów i pomoże w ocieplaniu Marsa oraz zasilaniu sztucznego pola magnetycznego. Wspomoże również konstrukcję ogromnego reflektora zdolnego do schłodzenia Wenus. Wszystko to stanie się fundamentem tworzenia kolejnych miejsc zamieszkania dla przyszłych pokoleń i to dzięki księżycowemu źródłu energii. Trudno zawiesić na Księżycu metaforyczną metkę z ceną, nawet mimo wartości, jaką niesie wydobywanie jego zasobów, czy chociażby samego pyłu księżycowego. Jeśli już, to zamiast skupiać się na pieniądzach, warto pomyśleć o wpływie, jaki będzie miał na nas postęp w kolonizacji kosmosu. Jest ciemno, dochodzi druga w nocy. Wychodzisz na dwór i wlepiasz wzrok w niebo. Oto jest! Jasny księżyc w pełni. Zapewne zdaje ci się, że sporo wiesz o naszym naturalnym satelicie, ale pozwól, że zapytam, jak się uformował? No właśnie, tego nie wie nikt, ale oczywiście są różne teorie. Najpopularniejsza z nich, zwana teorią wielkiego zderzenia, zakłada, że srebrny glob powstał w wyniku kolizji Ziemi z inną planetą. Ten drugi obiekt musiał być mniejszy od naszego kosmicznego domu w przybliżeniu wielkości Marsa, a samo zderzenie miało prawdopodobnie miejsce około 4,5 miliarda lat temu.
Zgodnie z inną hipotezą, zwaną teorią przechwycenia, Księżyc był kiedyś asteroidą lub jakimś innym wędrującym ciałem, które narodziło się poza naszym Układem Słonecznym. Przelatując w pobliżu Ziemi, zadziałała grawitacja naszej planety i przyciągnęła zagubionego kosmicznego wędrowca. Ale i tu jest pewna nieścisłość. Ziemia i Księżyc wykazują daleko idące podobieństwa izotopowe i chemiczne. Muszą więc mieć wspólną historię, co oznacza, że Księżyc nie mógł powstać gdzie indziej. Inni eksperci uważają, że w pewnym momencie odległej przeszłości Ziemia wirowała tak szybko, że część jej materiału po prostu się oderwała. Wkrótce fragment ten zaczął krążyć wokół naszej planety i w ten sposób na niebie zawitał Księżyc. Ale znów pojawia się problem. W tym przypadku minerały oraz ich proporcje występujące na Księżycu musiałyby być takie same jak na Ziemi. A są drobne różnice. Księżyc jest na przykład bogatszy w te, które szybko tworzą się w wysokich temperaturach. Jest jeszcze jedna hipoteza, chyba najmniej ekscytująca. Zakłada, że srebrny glob mógł po prostu ukształtować się wraz z Ziemią podczas narodzin naszej planety. No nie wiem. Jednak dziś umysły astronomów zaprząta inne palące pytanie. Czy Księżyc jest rzeczywiście naszym satelitą, czy może są to dwie bliźniacze planety? Srebrny glob jest stosunkowo duży w zestawieniu z naszą planetą. Stanowi plus minus 1/4 wielkości Ziemi. Dlatego niektórzy eksperci określają ten kosmiczny układ jako podwójną planetę. Na ile jest to zgodne z faktami? Jeśli chcemy się tego dowiedzieć, musimy podać definicję słowa planeta. Według Międzynarodowej Unii Astronomicznej planeta to ciało kosmiczne, które krąży wokół Słońca. Jest dość masywne, aby mieć prawie okrągły kształt, co zawdzięcza swojej grawitacji. Natomiast przestrzeń wokół jego orbity jest czysta. A co z satelitą? Jest to obiekt w przestrzeni kosmicznej, który krąży wokół większego ciała niebieskiego. W przypadku systemu Ziemia-Księżyc środek ciężkości, zwany barycentrum, znajduje się wewnątrz Ziemi. Dlatego nie możemy powiedzieć, że żyjemy w układzie podwójnym planet. Zgodnie z definicjami, Księżyc jest naszym naturalnym satelitą. A teraz wróćmy do przeszłości, powiedzmy 3 lub 4 miliardy lat wstecz. Nawet jeśli Księżyc nie był planetą, najpewniej posiadał pełnoprawną atmosferę. Wytworzyła się ona w czasach, gdy potężne erupcje wulkaniczne wstrząsały srebrnym globem. Gazy rozprzestrzeniały się po całej powierzchni, a działo się to tak szybko i intensywnie, że nie były w stanie ulotnić się w przestrzeni kosmicznej. Wówczas powierzchnia Księżyca pokryta była nieckami wypełnionymi bazaltem. Wyobraźcie sobie ogromne pióropusze płaszcza pęczniejące wysoko i wybuchające lawą, która spływała strumieniami. Tak właśnie uformowały się bazaltowe niecki na powierzchni srebrnego globu. W pewnym momencie w ręce naukowców trafiły próbki przywiezione z Księżyca. Odkryli, że tamtejsza lawa zawiera nie tylko tlenek węgla i siarkę, ale także ślady wody. Dzięki tym próbkom specjalistom udało się oszacować ilość gazu, który wzniósł się i uformował atmosferę. Najgrubsza w swojej historii była około 3,5 miliarda lat temu i w tej formie istniała przez jakieś 70 milionów lat. A potem, bach, przepadła! Co ciekawe, kiedy Księżyc miał atmosferę, znajdował się 3 do 10 razy bliżej naszej planety. Jedna z symulacji komputerowych sugeruje nawet, że mógł być aż 19 razy bliżej niż jest teraz. Odległość między srebrnym globem a naszą planetą mogła więc wynosić zaledwie 20 tysięcy kilometrów. Dziś jest to trochę ponad 384 tysiące kilometrów. Dlatego w przeszłości Księżyc wyglądał na dużo, dużo większy. Niestety w tamtych czasach nie było nawet dinozaurów, które mogłyby podziwiać ten widok. Obecnie atmosfera Księżyca w zasadzie nie istnieje, tak jest cienka. I właśnie dlatego nasz satelita nie potrafi bronić się przed meteorytami, w konsekwencji czego jego powierzchnia usiana jest kraterami. Dla porównania, na naszej planecie znajduje się 190 zidentyfikowanych kraterów uderzeniowych. Wiele z nich kryje się pod szatą roślinności lub pod wodą. W przypadku Księżyca natomiast liczba ta jest o wiele większa, konkretnie kilka milionów. Dodatkowo jakieś 5 tysięcy z nich ma aż 20 km średnicy. A ponieważ Księżyc nie jest tak aktywny sejsmicznie jak Ziemia, kratery te, podobnie jak inne pradawne formacje, od tysięcy lat są w doskonałym stanie. Księżyc jest najjaśniejszym obiektem na nocnym niebie, jednak w rzeczywistości jego powierzchnię spowija ciemność, gdyż współczynnik odbicia naszego naturalnego satelity jest nieco wyższy niż asfaltu.
Pewnie wiecie, że przyciąganie grawitacyjne Księżyca powoduje pływy na naszej planecie, sprawiając, że poziom wód w oceanach podnosi się zarówno po stronie najbliższej satelicie, jak i tej najbardziej oddalonej. Ale to nie wszystko. Księżyc spowalnia również ruch obrotowy Ziemi. Zjawisko to znane jest jako hamowanie pływowe. Zwiększa ono długość dnia na naszej planecie o nieco ponad 2 milisekundy na 100 lat. Księżyc też oddala się od Ziemi, a dzieje się to w takim samym tempie, w jakim rosną nam paznokcie, czyli około 3,5 cm na rok. Jeśli pewnego dnia Srebrny Glob odpłynie w kosmiczną otchłań, nastaną ciężkie czasy dla naszej planety. Bez stabilizujących sił grawitacyjnych Księżyca, nachylenie Ziemi zaczęłoby się zmieniać w szalony sposób. Od jego zupełnego braku, co położyłoby kres porom roku, do ekstremum w drugą stronę, skutkującego krytyczną pogodą. Mimo że powierzchnia Srebrnego Globu pozostaje raczej uśpiona, trzęsienia Ziemi o małej sile się zdarzają. Jedna z teorii sugeruje, że dochodzi do nich, ponieważ Księżyc się kurczy, co z kolei jest związane z ochładzaniem się jego wnętrza. Naukowcy twierdzą, że na przestrzeni kilkuset milionów lat średnica naszego satelity zmniejszyła się o 45 metrów. Aby to lepiej zobrazować, wyobraźcie sobie winogrono zmieniające się w rodzynkę. Malejąc, marszczy się. To samo dzieje się z Księżycem. Kurczy się i marszczy. Jednak w przeciwieństwie do winogron, nasz satelita nie ma elastycznej skóry. Jego powierzchnia jest twarda, ale też krucha. Zatem gdy Księżyc się zmniejsza, skorupa pęka i łamie się, a jej fragmenty wywierają presję na sąsiednie. Chcecie poznać jeszcze jedną ciekawostkę na temat Księżyca? Ostatnie badania dowiodły, że ma ogon i co miesiąc owija się wokół naszej planety jak szalik. Ten smukły element składa się z milionów atomów sodu, a nasza planeta regularnie przez niego przelatuje. Uderzenia meteorów wysadzają te atomy sodu z Księżyca w przestrzeń kosmiczną. Przez kilka dni w miesiącu Srebrny Glob znajduje się pomiędzy Słońcem a naszą planetą. Wtedy właśnie grawitacja ziemska wyłapuje ten sodowy ogon, który oplata atmosferę naszej planety. Ale bez obaw, księżycowy ogon jest całkowicie nieszkodliwy. Pozostaje również niewidoczny dla ludzkiego oka. Jest 50 razy cieńszy niż to, co możemy zobaczyć. Jednak podczas tych rzadkich dni teleskopy o dużej mocy dostrzegają jego słabą, żółtawą poświatę na niebie. Ogon wygląda jak błyszcząca plama o średnicy 5 razy większej od średnicy księżyca w pełni. I najbardziej szokująca informacja, 2 lub 3 lata temu pewna asteroida została wciągnięta na orbitę Ziemi i zaczęła podróżować wokół naszej planety. Mimo że była nie większa od przeciętnego samochodu, wydarzenie stało się epokowe. Z ponad 1 miliona asteroid, o których wiedzą astronomowie, była dopiero drugą, która okrążyła naszą planetę. Nazwana 2020 CD3 była naszym tymczasowym mini-księżycem. Asteroida nie zagościła jednak długo w naszych skromnych progach. Podążała po przypadkowej orbicie i powoli odpływała w przestrzeń. Tymczasowo uchwycone obiekty, takie jak 2020 CD3, należą do rzadkości. Muszą mieć określony kierunek i prędkość, aby zostały wyłapane przez... Księżyc jest najbliższym kosmicznym sąsiadem Ziemi i jej jedynym naturalnym satelitą. Prawdopodobnie powstał, gdy ogromny obiekt wielkości Marsa uderzył w naszą planetę miliardy lat temu. Ta katastrofa zmieniła Ziemię w rozgrzaną bryłę stopionych skał. Wypchnęła też na orbitę sporo materii, tworząc Księżyc. Ta poznaczona kraterami kula krąży wokół naszej planety, powodując przypływy i odpływy. Księżyc ma rozmiar nieco większy niż 1/4 Ziemi i jest 5. największym naturalnym satelitą w Układzie Słonecznym. Księżyc przechodzi przez kilka faz – nów, pełnię, pierwszą i ostatnią kwadrę. Niezależnie od tego, jak wygląda, zawsze znajdziesz go na nocnym niebie, a czasami nawet w trakcie dnia. Wyobraź sobie jednak, że budzisz się pewnej nocy i zauważasz, że Księżyc wygląda inaczej niż zwykle. Wydaje się jaśniejszy i większy? Trudno to jednak zauważyć, zwłaszcza że wciąż jesteś zaspany. Wracasz do łóżka, nie mając świadomości, że zamiast na Księżyc patrzyłeś właśnie na Merkurego. Ta położona najbliżej Słońca planeta z bliska przypomina naszego naturalnego satelita. Jej powierzchnia pokryta jest kraterami pozostawionymi przez kosmiczne skały. Merkury ma wielkość około 2/5 naszej planety i jest nieco większy niż Księżyc. Dlatego jego wpływ na Ziemię byłby dużo bardziej znaczący.
noce stałyby się jaśniejsze, przypływy wyższe, a odpływy, jak myślisz, niższe. Tak jest. Cykl księżycowy, czyli czas, którego księżyc, a w zasadzie Merkury, potrzebuje, aby przejść przez wszystkie fazy, stałby się krótszy o 14 godzin. Ogólnie rzecz biorąc, taka zmiana nie miałaby drastycznych konsekwencji dla naszej planety. A co z Wenus? Co jeśli zamiast znajomego satelity umieścimy na niebie trzeci najjaśniejszy obiekt naturalny po Słońcu i Księżycu? Wenus często nazywamy siostrzaną planetą, ponieważ jej masa i rozmiar są niemal takie same jak w przypadku Ziemi. Wenus na naszym niebie byłaby tak samo duża jak Ziemia, którą astronauci z Apollo obserwowali na powierzchni Księżyca. Gwiazda poranna świeciłaby dużo jaśniej niż Księżyc. Po pierwsze, dlatego że ta planeta odbija 6 razy więcej światła słonecznego. Po drugie, zajmowałaby obszar 16 razy większy niż nasz satelita. Dlatego noce na Ziemi byłyby niemal tak jasne jak wczesny świt. Gdybyś spojrzał na Wenus, zauważyłbyś na niej niewyraźnie wirujące wzory w żółto-białej pokrywie chmur. Wenus nie zostałaby satelitą Ziemi. Dwie planety zaczęłyby prawdopodobnie orbitować wokół wspólnego środka ciężkości, a orbita ta stałaby się nieco wydłużona. Gdyby jednak Wenus poruszała się z taką samą prędkością jak teraz Księżyc, dwie planety zderzyłyby się ze sobą w najbliższej przyszłości. Ups. Okej, czas na kolejną zmianę. Gdyby na niebie zamiast Księżyca znalazł się Mars, na pewno byś tego nie przegapił. Nawet bez teleskopu dostrzegłbyś jego nietypowy kolor i ciemne plamy na powierzchni. Gdybyś jakimś cudem nie zauważył czerwonej planety, wciąż czułbyś jej nietypowy wpływ na Ziemię. Mars jest o połowę mniejszy od naszego globu, ale kilka razy większy niż Księżyc. Zamiana mniejszego obiektu kosmicznego na dużo większy zakłóciłaby delikatną równowagę na naszej planecie. Gdybyś nieszczęśliwie znalazł się na wybrzeżu podczas zastąpienia Księżyca Marsem, musiałbyś się szybko ewakuować. W oceanach powstałyby gigantyczne fale, które rozbijałyby się o brzeg niczym ogromne tsunami. Mars odbijałby więcej światła słonecznego niż Księżyc. Noce byłyby jaśniejsze, a ziemskie krajobrazy cechowałby upiorny czerwony odcień. Przez teleskop byłbyś w stanie podziwiać najwyższą górę w Układzie Słonecznym – Olympus Mons. Mars nie jest na tyle duży, aby dramatycznie zmienić orbitę Ziemi, jednak z czasem dwie planety zaczęłyby krążyć wokół siebie, tworząc binarny układ planetarny. Ponieważ Mars byłby dosłownie tuż za rogiem, podróże na tę planetę stałyby się czymś normalnym. Teraz pomyślmy o większej skali. Gdyby to Jowisz zastąpił Księżyc, Ziemia przestałaby istnieć jako niezależna planeta. Natychmiast zmieniłaby się w kolejnego satelitę największej planety w Układzie Słonecznym. Jaki jest jedyny pozytywny aspekt tej transformacji? Ludzie mieliby niesamowity widok. Jowisz jest dziesiątki razy większy od Księżyca. Gigantyczna, piękna kula w paski zakryłaby niemal cały horyzont. Gdybyś miał czas na jej podziwianie, zobaczyłbyś żółte, brązowe, czerwone i białe chmury dryfujące w atmosferze Jowisza. Niestety, przyciąganie grawitacyjne gazowego giganta natychmiast spowodowałoby straszliwe trzęsienia Ziemi, erupcje wulkanów i fale tsunami. Płaszcz i skorupa Ziemi zostałyby przyciągnięte w kierunku Jowisza, przełamując naszą planetę na pół. Byłaby rozciągana i gnieciona z taką siłą, że jej powierzchnia wgłębiałaby się i rozciągała na ponad 90 metrów. Niestety, prędkość Ziemi to tylko 10% prędkości potrzebnej na pozostanie w orbicie Jowisza, dlatego nasza powolna planeta zderzyłaby się z gazowym gigantem w mniej niż jeden dzień. Cóż, nie brzmi to dobrze, więc lepiej tak nie róbmy. Gdyby Saturn miał zastąpić Księżyc, byłby to niesamowity widok. Ta planeta jest ponad 35 razy większa niż nasz satelita. Oznacza to, że gigantyczny złoty glob pokryłby większą część nieba, a jego pierścienie rozciągałyby się od horyzontu po horyzont. Ziemia byłaby położona nieco dalej od gazowego giganta niż jego własny satelita Dione. Ponieważ Saturn jest o wiele potężniejszy niż nasza planeta, Ziemia zmieniłaby się w jego satelitę, a nie odwrotnie. Niestety, prędkość obrotów naszej planety nie wystarczyłaby, aby nadążać za gigantem. Dlatego prawdopodobnie zderzylibyśmy się z nim w przeciągu jednego czy dwóch dni. Przed spłonięciem w atmosferze Saturna musielibyśmy jeszcze minąć jego niesamowite pierścienie. Składają się one z kawałków komet, asteroid i roztrzaskanych satelitów.
Przebrnięcie przez te kosmiczne odłamki byłoby nie lada wyzwaniem. Ponadto nasza planeta musiałaby ominąć wszystkie 53 księżyce Saturna. A co jeśli nie doszłoby do zderzenia i stalibyśmy się 54. satelitą? Wtedy przyciąganie grawitacyjne gazowego giganta spowodowałoby ogromne wstrząsy tektoniczne na całym świecie. Rozrywałyby skorupę ziemską, aż nic by z niej nie zostało. To też nie brzmi dobrze. Zarówno Uran, jak i Neptun to lodowe giganty. Planety te mają taki sam rozmiar, są większe niż Ziemia, ale mniejsze niż Saturn i Jowisz. Obie mają lodowe wnętrze, głęboką atmosferę i piękny niebiesko-zielony odcień. Gdyby któraś z tych planet zastąpiła Księżyc, konsekwencje byłyby podobne. Rzućmy więc monetę. Dobrze, załóżmy, że pewnego dnia na niebie dostrzegłbyś Neptuna. Jest 14 razy większy niż Księżyc. Na nieboskłonie planeta wyglądałaby jak jasno-niebieski balon wypełniony gorącym powietrzem, widoczny także za dnia. Byłby on 15 razy większy niż Słońce. Nawet gdyby wszystko inne pozostało bez zmian, zaćmienie Słońca trwałoby bardzo długo. Po zniknięciu Słońca za Neptunem nasza planeta pogrążyłaby się w kompletnych ciemnościach na 1,5 godziny. Neptun jest 17 razy cięższy od Ziemi, a jego przyciąganie grawitacyjne jest dużo silniejsze. Po raz kolejny nasza planeta skończyłaby jako satelita. Orbitowałaby wokół Neptuna nieco dalej niż jego największy księżyc, Tryton. Przy okazji istniałoby ogromne ryzyko zderzenia się z Ziemi z tym obiektem kosmicznym. Załóżmy jednak, że mielibyśmy szczęście i nie przecięlibyśmy drogi satelitów Neptuna. Nawet wtedy musielibyśmy poradzić sobie z wieloma problemami. Przypływy na naszej planecie stałyby się 1000 razy bardziej potężne niż te powodowane przez Księżyc. Siła grawitacyjna Neptuna nie rozerwałaby Ziemi, ale ogrzałaby naszą planetę. Wzrosłaby aktywność sejsmiczna, powodując trzęsienia Ziemi i erupcje wulkanów. Co gorsza, stracilibyśmy także dostęp do internetu.